Witam. Kapitan Palace, tak? Gabriela. Co jest z Gabrielą? Jest taka sytuacja, że Gabriela jest charyzmatykiem. To jest. Ja nie podałeś mi godziny urodzenia, bo nie pamiętasz, a to jest bardzo ważne. Dlatego nie potrafię określić pewnych rzeczy, ale ta charyzmatyczność wyraźnie wychodzi. Ja zrobiłem oboje dzieci na godzinę 12, na tą samą godzinę. No bo tak się robi po prostu, jak się nie ma godziny. I tak, Gabriela jest taką dziewczynką, która jest bardzo delikatna. Można ją bardzo szybko urazić. To jest raz, że to jest raczek, to już masz problem. I charyzmatyczna, czy ją albo dzieci bardzo lubią, albo dzieci bardzo nie lubią. I przez całe życie będzie tak. Nie będzie tych kolorów pośrednich. To pewnie już mama zrozumie, o co chodzi. I Gabriela jest osobą, która dojdzie dosyć daleko, bo ma szansę, dlatego że ona jest bardzo stanowcza. Stanowcza w swoich działaniach. I też przez to, no ponieważ ma Klaudiusza, młodszego brata, ale młodszy brat, o dziwo, jest, wykorzystuje Gabriela do swoich celów. I Gabriela go traktuje troszeczkę jak piąte koło u wozu, no, jako niepotrzebne. I może tutaj nastąpić dosyć duży konflikt. Czy ten konflikt nie będzie widać teraz, ale w przyszłości? Tak, w dodatku jeszcze jedna rzecz. Klaudiusz to typowy bliźniak o bardzo silnej charakterze takim, wiesz, twórczym. On jest czaruś. On potrafi zadziałać swoją elokwencją, kulturą, taki, wiesz, troszeczkę jest taki macho. I to taki macho naprawdę dziwny. I z tym będą zawsze problemy. Ja znowuż nie mam tej godziny i nie mogę zbyt dużo powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc, Klaudiusz jest jakby troszeczkę silniejszy od Gabrieli. I tak się przyglądam jeszcze tutaj, co jeszcze bym mógł powiedzieć. Jedna rzecz. W ogóle teraz, jeżeli bardzo cię proszę, żebyś nauczyła naszego raczka postępowania z ludźmi, czyli sceny, teatru, żeby nie bała się ludzi, żeby poznała jak najwięcej ludzi. I przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że jest to dziecko, które bardzo mocno liczy, bardzo twardo liczy. Z kolei Klaudiusz jest to, no właśnie nie mam tego czegoś, tego narzędzia godziny, a tutaj jest kwestia taka, że ciężko mnie jest cokolwiek powiedzieć, ponieważ jego horoskop jest troszeczkę, znaczy nie jest trudny, to nie chodzi o to, że trudny, tylko pamiętaj o tym, to jest dziecko i to, co mówię o dziecku, to zostaje rodzicom w pamięci i rodzice wtedy wykorzystują i wykorzystują przeciwko dziecku. To trzeba przyznać, że przede wszystkim przeciwko dziecku. Klaudiusz jest taki, nie to, że teatralny, ale już jest teatrem. To, co powiedziałem wcześniej, że ma to możliwość, ale Klaudiusz świetnie panuje nad sobą. I to jest, i o Klaudiusza bym się nie martwił. Nie martwił z tym, że tak, oboje, w ogóle tutaj, jak się przyglądam, proszę, bardzo zwracajcie uwagę na arytmetykę. Arytmetykę i u obojga dzieci kształćcie przede wszystkim dźwięk, czyli muzykę. Proszę jak najbardziej zwracać uwagę na rytmikę, muzykę. To się przyda, dlatego że muzyka jest wstępem do arytmetyki, do cyfr, ponieważ jest takt. I oboje z tych dzieci, z tym, że Klaudiusz jest bardziej matematyczny, ale większe opory stawia, ale bardziej wykorzystuje to niż Gabriela. Gabriela jest mniej matematyczna, ale z kolei Gabriela potrafi
lepiej liczyć i szybciej liczy, niż by się wydawało, ale z kolei nie wykorzystuje to ze względu na krótko mówiąc, na swoje wewnętrzne lenistwo. Nie korzystajcie z tego, ale bierzcie pod uwagę jedną rzecz podstawową, że to oboje razem, to dzieci, które, inaczej mówiąc, Klaudiusz będzie wykorzystywał naszą siostrzeczkę do swoich celów, będzie traktował ją jak wózek, jak rydwan. No wiesz, to jest Klaudiusz. No, ja nie wiem, czy pamiętasz cesarza Klaudiusza, czy znasz w ogóle życiorys Klaudiusza, ale Klaudiuszy było kilku, ale nie chodzi o tego najbardziej znanego cesarza Rzymu. Zresztą on spisał swój, najbardziej jest znany, ale jest jednocześnie mędrcem. I tutaj trzeba wykorzystać to. Trzeba wykorzystać tą umiejętność Klaudiusza. A naszą koleżankę zostawmy sobie i proszę większą ochronę. Ze względu na to, że to jest osoba bardzo delikatna i jednocześnie też mądrość. Mądrość przede wszystkim rodziców, że nie dziecko jest winne, tylko otoczenie jest winne. Każdej sytuacji i z tego trzeba umieć wybrnąć. Dziecko jest zawsze doskonałe. To jest jedna z zasad. I nawet kiedy źle robi, to trzeba umieć tak przerobić całą sytuację, żeby dziecko wiedziało o tym, że nie to, że zrobiło źle, tylko zrobiło, mogłoby zrobić inaczej i wyszłoby na lepsze, że zaczęło po prostu inaczej myśleć. I podstawą myślenia jesteśmy my, rodzice, którzy mają największy wpływ, a najbardziej nasze zachowanie wobec otoczenia, które jest dookoła i to, co mówimy w domu, jak się zachowujemy. Potem tak nas dzieci oceniają i biorą za wzorcem. Jeszcze jedna rzecz. Tutaj wiem o tym, że tata jest lew, więc tata ma lepszy układ z naszym bliźniakiem niż z naszym raczkiem i raczka troszeczkę traktuje no dziwnie, ale za to mama jest skorpionem i mama raczka bardziej kocha niż naszego bliźniaczka, ale w porządku, to nie jest to, że kocha czy nie kocha. Kocha się równo dzieci, ale jest pewna sympatia planetarna, którą trzeba brać pod uwagę, więc nie mówię, żeby mama nie, ale jeżeli nasz raczek przytuli się do mamy, to niech tata weźmie naszego bliźniaka i przytuli do siebie, bo oni szukają tutaj pocieszenia. Znaczy planety szukają i dzieci szukają swojego planetarnego. Ja nie mam waszych kosmogramów, bo to też zależy jeszcze od planet, ale to nie jest istotne. To już wam da dużo do myślenia, a i przede wszystkim mama Skorpion niech bardzo patrzy na naszego raczka, bo nasz raczek jest charyzmatyczny, jest taki smutny i czasami ma chmurki, a z kolei bliźniak to wykorzystuje i czasami chwali się tym, że raczek ma w tej chwili dąsy lub muchy w nosie. I właśnie to jest nieładne. I to trzeba likwidować i przed tym trzeba przestrzegać. Walczcie o te dzieci. Walczcie o te dzieci, o to wspaniałe wychowanie, bo potem to zależy wszystko, jak one będą traktować potem nas, dorosłych, kiedy one zostaną, będą miały swoje dzieci, potem to idzie w pokolenia, więc im więcej damy serca, tym więcej otrzymamy. Jest taka zasada, a w dodatku im więcej pokażemy dziecku, im więcej nauczymy dziecko jedno czy drugie i najbardziej współpracy ze sobą, bez względu na to, jakie są, czyli
nazwijmy to, liberalizmu, co jest nieładną rzeczą, bo nie lubię tego, ale w rodzinie musi być. I przede wszystkim jeszcze jedna rzecz. Hierarchii znaczenia swojego słowa. Moje słowo jest najważniejsze. I to słowo trzeba mi dotrzymać. Dotrzymać zarówno jak i z dziecka stron, bo dziecko zawsze dotrzymuje słowa. Ale czy my dotrzymamy? To jest największy błąd. Ponieważ coś obiecaliśmy, a nie wykonaliśmy. I tu mamy największy problem. Trzymaj się, do zobaczenia. To wszystko pewnie podglądają inni rodzice. Nie podałeś mi tych danych. Nie podałeś mi tych danych i to jest wielki błąd. Wielki błąd astrologiczny, dlatego że wtedy nie mogę ustalić na przykład pewnych rzeczy, przypuśćmy hobby, czy zawodu, czy jakikolwiek. I bez godzin jestem po prostu niewidomy. Niewidomy, po prostu nie ma takiej możliwości, żeby bez godzin ustalić to, co ustalam. I nie ma takiej astrologii. Jeżeli jest taka astrologia, to już nie jest astrologia. To jest coś innego. Co zajmuje się? No, zajmuje się od dawna. Znam się na tym. Zresztą cały blok jest poświęcony właściwie temu, co potrafi robić astrologia, a ja dzięki niej, bo jestem skromnym interpretatorem. I tylko to. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do usłyszenia również. Cześć.